Dziś opowiem o naparze z tajemniczej rośliny, która wyraźnie tłumi większość objawów cukrzycy, a w tym po pierwsze obniża poziom glukozy, po drugie spowalnia starzenie się skóry u cukrzyków, co nie tylko chroni skórę przed starzeniem, ale spowalnia także z postęp stopy cukrzycowej. Po trzecie, zmniejsza stan zapalny, który nieodłącznie towarzyszy cukrzykom, czy też zwiększa poziom hemoglobiny, który u cukrzyków jest bardzo często obniżony. Co to za tajemnicza roślina, która wykazuje tak szerokie spektrum w tej chorobie? Ta roślina to Moringa oleodajna, która znana jest również pod nazwą drzewa chrzanowego, właśnie z tego powodu, że ma do chrzanu podobny smak. Roślina ta bywa zwana również drzewem długiego życia i w tej nazwie jest wiele prawdy. A dlaczego? Zrozumiemy to po zapoznaniu się z jej niesamowitymi właściwościami. Choć właściwości prozdrowotnych tej rośliny jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, to ja dziś skupię się jedynie na tych, które tyczą się cukrzyków, a na końcu tego filmu opowiem, jak tę roślinę stosować. Zatem odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd w ogóle biorą się przeciwcukrzycowe właściwości moringi? Otóż według doniesień naukowych za te wyjątkowe właściwości odpowiadają niektóre związki, które się w niej kryją, a w tym izotiocyaniany oraz kwas chlorogenowy. Jak możemy przeczytać, w badaniach regulują one poziom cukru we krwi poprzez opóźnienie wychwytu glukozy w jelitach, a do tego zwiększają wrażliwość komórek na działanie insuliny. Choć moringa cieszy się znacznie mniejszą popularnością od powszechnie stosowanej berberyny, to liczne badania dowodzą, że również ma nam naprawdę sporo do zaoferowania. W jednym z badań u kobiet, które przez 3 miesiące spożywały 7 gram sproszkowanych liści moringi dziennie, czyli tak mniej więcej 1,5 łyżeczki, doszło do obniżenia poziomu glukozy we krwi średnio o 14%. Trudno jest przejść obojętnie obok jeszcze jednej, co prawda niewielkiej, ale jakże ciekawej obserwacji, w której jednorazowe dodanie do posiłku 50 gramów proszku z liści moringi obniżyło u diabetyków poziom glukozy we krwi, uwaga, aż o 21%. W przypadku moringi i jej wpływu na cukrzycę duże znaczenie ma również fakt, że dobrze radzi sobie ona ze zwalczaniem stanów zapalnych, które w przewlekłej cukrzycy niestety są nieodłącznym elementem tej choroby, a wszystko to za sprawą obecnej w tej roślinie związków aktywnych, a w tym kwercetyny i wcześniej wspomnianych izotiocyanianów. Jak już mówiłem, naukowcy zaobserwowali już, że osoby zmagające się z cukrzycą typu drugiego mają wyższy poziom markerów stanu zapalnego w organizmie. Warto zaznaczyć, ponieważ jest to bardzo istotne, że mamy tutaj do czynienia z mechanizmem błędnego koła, ponieważ z jednej strony cukrzyca wywołuje stan zapalny, natomiast z drugiej strony stany zapalne nierzadko są współodpowiedzialne za rozwój i postęp cukrzycy. Ale to nie koniec korzystnego wpływu tej rośliny na ciało osób chorych na cukrzycę. Musimy pamiętać, że cukrzyca to choroba, która nieleczona sieje prawdziwe spustoszenie w naszym organizmie, nie oszczędzając przy tym naszego układu krwionośnego, czyli naszych naczyń i naszego serca. Niestety statystyki w tym przypadku są bezlitosne, ponieważ dowodzą, że diabetycy są nawet 4 razy bardziej narażeni na choroby układu sercowo-naczyniowego niż osoby zdrowe. I co gorsza, przebiegają one u nich w sposób bardziej agresywny. Na szczęście, i tutaj swoją pomocną dłoń wyciąga w ich stronę moringa. Wnioski z jednego badań, do którego się dokopałem, przygotowując się do dzisiejszego filmu, dostarczają nam bardzo ważnych informacji. Że ta roślina jest w stanie skutecznie powstrzymać rozwój chorób układu krążenia dzięki zdolności do zwalczania wolnych rodników oraz łagodzenia stanów zapalnych. Jednak to wciąż nie koniec korzystnych dla cukrzyków właściwości tej rośliny. Otóż osoby borykające się z cukrzycą są, mówiąc kolokwialnie, starsze niż informuje o ich wieku ich własny PESEL. Wynika to stąd, że w ich przypadku proces starzenia się nabiera większego rozpędu niż u osób zdrowych, co można zaobserwować m.in. po ich skórze. Dlaczego tak się dzieje? Otóż przewlekły stan zapalny, który rozsiewa wolnorodniki w organizmie, niszczy włókna kolagenowe oraz elastynowe w skórze, które stanowią rusztowanie skóry, a te nadają im jędrność. Na szczęście i tutaj wiele dobrego może przynieść im moringa. Jedna z publikacji naukowych dostarcza nam informacji, że obecne w niej związki hamują procesy prowadzące do niszczenia elastyny oraz kolagenu,
zapobiegając tym samym przedwczesnemu powstawaniu zmarszczek i nadając skórze młodzieńczego wyglądu. Oczywiście korzyści, jakie niesie za sobą spożywanie moringi dla cukrzyków, nie ograniczają się jedynie do tych wymienionych właśnie do tej pory. Myślę, że dzisiejszy odcinek nie byłby kompletny bez wspomnienia, przynajmniej w kilku słowach, o wpływie tej rośliny na poziom hemoglobiny we krwi. Przypomnę, że niedobór hemoglobiny świadczy o niedokrwistości, a niedokrwistość z kolei to jedno z najczęstszych powikłań cukrzycy. W jednej z obserwacji stwierdzono go aż u 1 na 5 uczestników. W tym zakresie ta magiczna roślina ponownie może wspomóc organizm cukrzyków. W badaniu pod tytułem Wpływ suplementacji z proszkowanymi liśćmi moringa oraz amarantusa na profil antyoksydacyjny u kobiet po menopauzie czytamy. Zaobserwowano także istotne zmniejszenie stężenia glukozy we krwi naczczo oraz zwiększenie stężenia hemoglobiny. A na koniec pytanie. Ile moringi stosować oraz w jakiej formie? Otóż dawki moringi w badaniach na ludziach wahały się od 4 do 20 gram suszonych liści na dzień, z których zaparzano herbatę. Jeśli zaś mowa o tej roślinie w formie sproszkowanej, to pamiętajmy, że jedna łyżeczka proszku odpowiada około 7 gramom liści. Zatem do 3 łyżeczek sproszkowanej moringi to ilość, która bezpiecznie była używana w badaniach na ludziach. A skoro to wiemy, to jak stosować herbatę z moringi w cukrzycy? Bierzemy od 1/4 do 1/2 sproszkowanej łyżeczki moringi. Kolejno zalewamy 1/2 szklanki wody o temperaturze 90 stopni Celsjusza. Kolejno po ostygnięciu pijemy całość przed każdym posiłkiem, a 2 godziny po posiłku monitorujemy poziom glukozy. Pamiętajmy, aby zachować ostrożność, jeśli przyjmujemy leki na cukrzycę, po to, by to połączenie nie spowodowało zbyt mocnego obniżenia poziomu glukozy we krwi. A na koniec pamiętajmy, że tylko usunięcie tłuszczu z trzustki oraz wątroby wprowadza cukrzycę typu 2 w trwałą remisję i pozwala żyć jak zdrowy człowiek. Na ten temat nagrałem cały film na moim kanale, tak wygląda jego miniatura i do obejrzenia tego filmu zapraszam. A ja, korzystając z okazji, chciałbym wszystkim tym, którzy dbają o swoje zdrowie, polecić swoją książkę pod tytułem Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Tak wygląda jej miniatura. Link do mojej książki znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.